rok 2022 zamykamy ze sprzedażą ponad 7200 samochodów. Na rok bieżący 2023 planujemy około 11 tysięcy aut. Ten wzrost wynika z dwóch czynników, bardzo ważnych czynników. Pierwszy to właśnie te nowości, o których będziemy dzisiaj z Szymonem mówić, a drugi to kwestia zwiększonych mocy produkcyjnych, które pozwalają nam realizować bieżący popyt. Nasze cele krótkookresowe i długofalowe realizujemy dzięki strategii multi-solution, czyli różnorodnych rozwiązań napędów, które oferujemy w naszej gamie. Co ważne, ta strategia jest bardzo spójna z naszymi planami długofalowymi, czyli z osiągnięciem pełnej neutralności klimatycznej do roku 2050 globalnie oraz osiągnięcia zeroemisyjności w Europie do roku 2035. Mówiąc o podejściu multi-solution, warto podkreślić, że mówimy tak naprawdę o szerokim zakresie jednostek napędowych, od silników napędów czysto elektrycznych, które mamy w naszej ofercie, poprzez jednostki dość mocno zelektryfikowane typu hybryda plug-in, czy range extender, czyli generator prądu. Także w naszej ofercie pojawiają się klasyczne hybrydy, pojawiają się też nowe i czyste jednostki spalinowe, mówimy o jednostkach benzynowych oraz jednostkach diesla. Mówimy tak więc o szerokim zakresie różnych napędów dostosowanych do różnych potrzeb różnych rynków oraz potrzeb różnych grup klientów. Jednym z przykładów takich modeli jest Mazda CX-60, nasz model flagowy SUV, który został zaprezentowany dokładnie rok temu, w marcu 2022 roku. Samochód, który dla marki Mazda jest pod wieloma względami. Jest to nasz największy, na razie przynajmniej, samochód w europejskiej ofercie. Jest to samochód, który jest najbardziej zaawansowany technologicznie i w jednej z wersji silnikowych, w wersji plug-in hybrid, jest też najmocniejszy, a zarazem najoszczędniejszy, jaki mamy w naszej ofercie. Co ważne, są to cechy, które przez zarówno naszych klientów, jak i też dziennikarzy porównywane są z rozwiązaniami, które mają w swoich modelach także marki premium. I dla nas jest to też ogromny sukces. Sukces w zagranych zamówieniach, sukces sprzedażowy. Mazda CX-60 od 12 miesięcy jest możliwa do zamówienia i przez ten rok zebraliśmy ponad 1700 zamówień tylko na polskim rynku. To daje nam trzecią pozycję spośród wszystkich rynków europejskich pod względem liczby zamówionych egzemplarzy za rynkiem niemieckim i za rynkiem belgijskim. Więc jest to dla nas ogromny sukces, ale to też jest samochód, który jest bardzo przemyślanym i skrupulatnie przygotowanym modelem, który łączy w sobie mnóstwo cech wyjątkowych, unikatowych dla Mazdy. To jest między innymi zaangażowanie, pasja i wszystkie umiejętności, jakie mają nasi rzemieślnicy Takumi w projektowaniu nadwozia tego samochodu, czyli w tej bryle zewnętrznej oraz w przygotowaniu materiałów, które są użyte do wykończenia wnętrza w tym modelu. Dlatego mówimy o tym samochodzie, że on jest crafted in Japan, dlatego że on właśnie pochodzi z Japonii, tam jest produkowany, ale też powstał właśnie z tą japońską filozofią. Mówiąc jeszcze o tych cechach unikatowych, o tych wyróżnikach, które są specjalne dla Mazdy CX-60, nie sposób pominąć takich rozwiązań jak system dopasowujący odległość fotela, lusterka i wysokość wyświetlacza head-up do wzrostu kierowcy. To jest też przełącznik MI Drive, który pozwala wybrać jeden z pięciu trybów jazdy w tym samochodzie. To jest system Kinematic Posture Control, który zapobiega przechyłom nadwozia w czasie jazdy dynamicznej po zakrętach. Także system kamer 360 rozbudowany o pakiet see-through, czyli takie zupełnie świeże podejście do kwestii parkowania samochodu i także wyróżniająca zdolność ciągnięcia przyczep o masie 2,5 tony. Ale myślę, że równie ważne jest to, co pod maską. Dokładnie tak. Szymon dużo mówił o modelu CX-60, który jest już obecny w naszej ofercie, w salonach. Nasi klienci tym samochodem już jeżdżą z silnikiem PHEV. W tej chwili dzisiaj mamy taką oficjalną polską premierę właśnie tego samochodu, ale z nowym 6-cylindrowym silnikiem diesla o pojemności 3,3 litra. To jest jednostka, z którą wierzymy duże nadzieje, bo potencjał rynkowy jest naprawdę bardzo duży. Ten samochód oferować będziemy w dwóch wariantach mocy, ten silnik, w dwóch wariantach mocy. W mocy bazowej 200 koni z tylnym napędem i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 450 Nm.
oraz z samochodem, czyli wersją silnikową z większą mocą 254 koni, z napędem na obie osie oraz generalnie momentem obrotowym na poziomie 550 Nm. Co ważne, ten samochód ma dwie bardzo ważne cechy. Jedna to jest niesamowita przyjemność prowadzenia tego auta ze względu na jego, tak powiem, walory właśnie trakcyjne, odczuwalne, związane z performance tego samochodu, ale drugim takim elementem jest element akustyczny, jak pewnie część z Was miała okazję jeździć z samochodami sześciocylindrowymi. One mają charakterystyczny pomruk, który rzeczywiście umila bardzo podróż. I drugim takim elementem istotnym tego samochodu jest niskie zużycie paliwa. Rzeczywiście ono generalnie jest bardzo, bardzo niskie. Tak, to co ważne i myślę warte podkreślenia, to taka unikatowa dla Mazdy technologia spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrach, w tym nowym silniku diesla, bo nasi inżynierowie dopracowali rozwiązania, które już są dzisiaj znane na rynku, wprowadzili specjalny podział tej przestrzeni, w której spalana jest mieszanka paliwowo-powietrzna, na dwie komory, dzięki czemu możemy przy mniejszej ilości wtryskiwanego paliwa uzyskać ten sam efekt spalania i dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać mniejsze zużycie i mniejsze emisje. A oprócz tego unikatowego rozwiązania w komorze spalania, którą mamy w silniku sześciocylindrowym, mamy też nowy system miękkiej hybrydy 48-woltowej. To jest silnik elektryczny, który jest w jednej osi za silnikiem spalinowym i za skrzynią biegów, który to silnik elektryczny działa tak naprawdę na trzech frontach. Z jednej strony jest generatorem energii elektrycznej, która jest odzyskiwana podczas zwalniania, czyli tej energii kinetycznej przekładanej na elektryczną. Z drugiej strony ten silnik wspomaga silnik spalinowy podczas ruszania. No i po raz jakby trzecia rzecz, która tutaj jest bardzo istotna, ten silnik tak naprawdę działa jak taka mała turbosprężarka, bo ma wysoki moment obrotowy od bardzo niskich obrotów, więc jesteśmy w stanie uzyskać ten efekt przyspieszenia w zasadzie od biegu jałowego i to jest bardzo istotne w tej jednostce. Porównując tą nową jednostkę sześciocylindrową do silnika diesla dostępnego w Mazdzie CX-5 na rynku europejskim przy jednostki 2,2 litra, zredukowaliśmy zużycie paliwa o 24%. To naprawdę dużo, szczególnie biorąc pod uwagę, że pojemność silnika w CX-60 jest o 50% większa. Z drugiej strony mamy dwa dodatkowe cylindry, poza tym sam samochód jest o mniej więcej 200 kg cięższy. Oczywiście procenty wyglądają imponująco, z drugiej strony najważniejsze jest nominalne spalanie. W przypadku CX-60 mówimy o nominalnym spalaniu według normy WLTC na poziomie zaledwie 5 litrów. Co ważne, to nie jest papierowy generalnie wynik, który gdzieś tam wynika z jakichś norm homologacyjnych, to są rzeczywiste uzyskiwane wartości, ponieważ pierwsze media miały już okazję testować ten samochód na odcinku ponad 200 km w różnych warunkach, i najlepszym dziennikarzom udało się osiągnąć poziom zaledwie 3,5 litra na 100 km. To rzeczywiście rewelacyjny poziom, więc te 5 litrów jak najbardziej jest tym realnym parametrem, który jest do osiągnięcia. No i właśnie można powiedzieć, że w przypadku Mazdy więcej znaczy mniej, czyli więcej silnika, większa moc, ale mniejsze zużycie paliwa. Podsumowując, nowy silnik Mazdy, ten 3,3 litra rzędowy, sześciocylindrowy, kilka kluczowych rozwiązań, czyli unikatowe dla Mazdy sposób spalania mieszanki paliwowo-powietrznej, system miękkiej hybrydy, to z kolei daje dużą moc przy niskim zużyciu paliwa, niską emisję tlenków azotu, to jest bardzo ważne. I to, co myślę w przypadku polskiego rynku istotne, segment DES-ów, w którym Mazda CX-60 występuje, tam mamy aż ponad 40% zapotrzebowania właśnie na silnik diesla i my, wprowadzając to rozwiązanie, odpowiadamy właśnie na bardzo dużą potrzebę klientów, którzy chętnie wybierają silnik diesla. Mazda CX-60 to te dwa pierwsze samochody po lewej stronie, po Państwa lewej stronie, które stoją z samego brzegu.